Touching tussy. Yo, bro. How you doing? Sztanga pompa. A kuku. Co się tu dzieje? Te dokumenty, papierkologia, biznes za biznesem, projekt za projektem. A tak naprawdę to moja mama Barbara jest architektem bardzo świetnym. Gdybyście kiedyś potrzebowali architekta z dużym doświadczeniem, z pracą w Stanach Zjednoczonych 15 lat, bardzo serdecznie polecam. No jest mistrzynią. Zaprojektowała mnie. Well designed. To było dobre, powiem ci. Słuchajcie, tak jak obiecałem, dzisiaj materiał motywacyjny. Tylko że ta motywacja będzie w troszkę innym formacie. Nie będzie to film czysto taki motywacyjny, 3-minutowy, będzie to vlog. Plus dzisiaj czuję bardzo dużo mocy w sobie. Być może to kreatyna, być może nie, ale czuję, że dzisiaj jest dzień bicia rekordów, więc sobie wejdę na ławeczkę i spróbuję sprawić, aby ten film był godzien udostępniania, lajkowania, subskrybowania, ale to już kanał, wiecie o co chodzi. Trzeba iść coś zjeść najpierw i później... Sztanga pompa! B kompleks, kolagen, selen, witamina E, multivitamina, no i cytrulina i kreatyna. Małe łyżeczki, ale można przynajmniej odmierzyć sobie co do grama. Jak ktoś chce brać 6, 7, 8, to może sobie stopniować, nie musi mieć łyżeczki za 5 gram. Uff, i wtedy jest spoko. Podoba mi się to. I like it, bro. Zastanawialiście się kiedyś nad pojęciem uzależnienia? Bo tak się wydaje, nie? Niby sport to zdrowie, ale też chciałem poruszyć taki temat, że zobaczcie, sport to jest takie samo uzależnienie jak każde inne, nie? Czy pijesz kawę, czy palisz szlugi, czy tańczysz, czy grasz w ogóle w szachy? Myślę, że mózg pamięta, że coś jest tym źródłem endorfin i wraca do tego źródła. Ja od 10 lat trenuję cały czas. Nie dawałem w międzyczasie zbyt dużo takich bodźców, które mogłyby wzbudzać, pobudzać te endorfiny. I głównym czynnikiem produkującym te endorfiny był trening zawsze. Dlatego ja na przykład trenuję i to jest dla mnie, stało się to dla mnie czymś, co pozwala na poprawę humoru, na odstresowanie, na porzucenie ciężkich myśli, niezależnie od tego, co się dzieje. Rozwalił mi się obiektyw, muszę zapłacić za niego nieważne ile. Musiałem iść na przykład odzyskać tam sprawy różne papierowe robić w urzędzie skarbowym. To wszystko za każdym razem, każdy raz jak podnoszę ciężar, to ucieka, to po prostu znika. Kiedyś żyłem ja dla treningu, ostatnio staram się żyć z treningiem, tak, żeby robić inne rzeczy, żeby mieć siłę się realizować, żeby być szczęśliwym. Będę bardzo szczęśliwy, jak podniosę 160 dzisiaj na klatę. Chodźcie do mnie, ja wam dam ręki. Już. Okej, tak jest. Teraz przerwa, kolejny wjeżdża 130. Teraz trzeba się dotlenić. Cause I'm a beast, boy. Cause I'm a bad boy. Na 100, 120, 140. To na dwa ruchy. No. Gest skupienia. Gest izolujący mój umysł od reszty, od otoczenia. Mówiący, jesteś sam. Ty. I wielkie niebezpieczeństwo, wielkie zagrożenie w postaci ciężaru. Ale pukam się w głowę i mi to pomaga. Już więcej nie będę takie przerwy robił, bo to mnie dobiło bardzo mocno. Zmarnowałem sporo siły, jeszcze teraz odpocznę. Lewy cyc ciągnie 60% z lewego. Sam się okiwam. Pompa, sztanga. Sztanga, pompa. Długo walczę z ciężarem, więc od razu jakby nie musisz panikować. Nie? No dopóki ci nie spadnie albo nie wezmę.
ostatnio zrobiłem błąd. Postanowiłem, że będę krzyczał i miałem takie, jak wyciskałem 150, było takie... Chciałem dramaturgii dodać, ale wtedy straciłem dużo mocy. A teraz wszystko zatrzymałem w sobie, było lepiej. No i jest różnica taka, że wtedy to 150 to była walka, emocje, a teraz poszło. Ja nigdy w życiu w ogóle nie przypuszczałem, że będę podchodził pod takie ciężary. Pojawia się moment, kiedy się patrzy na ciężar i on cię przeraża. Dosłownie czujesz strach przed ciężarem i troszkę jednak już czuję, że wstępnie przegrałem walkę wymiany wzroku. Tak jak Tyson opowiadał na ringu, że patrzy się komuś w oczy i niech ktoś zachowuje się jak najlepszy mistrz, ale niech tylko raz spuści go ze wzroku, to już wie, że wygrał. I właśnie spuściłem tą sztangę ze wzroku. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Wizualizacja. And I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's starfire. It's starfire. Ale beka, 160 kilo jest. Godzina za 10:18, 3 kwiecień. Dziękuję bardzo. O kurde, i to nie prim aprilis. Dawaj 165. Dobra. Docientusy moje. Moje docientuski, tak. 160 kg. No kto podniósł 160? No kto podniósł 160? No kto? Normalnie cieszę się, kurde, no cieszę się. Ale kurde, patrz, od razu plecy rosną. Chud, chud do Cientusa. Tak jest. Elegancko, bardzo szczęśliwie 160 weszło na klatę. Jestem zadowolony, myślę, że no 160 nie poszło, ale było blisko. Było blisko. Wracając do początku tego filmu, powiedziałem wam, żebyście sobie wybrali jakiś wymarzony samochód, z którym byście się utożsamiali, jakiś samochód, który byście chcieli w marzeniach kiedyś w przyszłości mieć. No i już wam mówię, do czego się to odnosi. Ja przyrównuję budowanie sylwetki, kształtowanie sylwetki do motoryzacji. Otóż weźcie sobie na przykład pod uwagę, że tankujecie paliwo do auta, tak? Od tego zależy, jak będzie pracował silnik. Też jak zobaczycie jakąś furę, jakiś, wiesz, no oglądacie się za samochodami, tak? Jak ktoś ma super zajebistą sylwetkę, też się obejrzycie i mówicie, kurde, no nieźle wygląda, dobrze wygląda, obserwujecie tą osobę. Nie oszukujmy się, każdy tego chce, każdy też ćwiczy po to, żeby dobrze wyglądać, żeby czuć się jakimś pożądanym, pięknym, poniekąd, no bo to dodaje pewności siebie. I teraz niezależnie od tego, czy wybieracie Lamborghini, Hammera, możecie to przełożyć na siłę, dynamikę, rozmiar, wzrost, wytrzymałość. Każda sylwetka, każda inna karoseria to jest inny rodzaj sylwetki i wy za to odpowiadacie. Wy jesteście w pewnym rodzaju projektantami, inżynierami, czymś w rodzaju połączenia architekta z inżynierem. Możecie, wizualizujecie, projektujecie, rekonstruujecie, budujecie to wszystko i później poddajecie testom wytrzymałościowym. No i w efekcie tego, jakby tych testów, ostatecznie osiągacie produkt lepszy albo taki wymarzony, wyznaczony cel. I tym produktem jest wasza sylwetka wymarzona, no właśnie. I to jest taka bardzo spoko analogia. I w kulturystyce bardzo fajne jest to, w ogóle w fitnessie, w tym kształtowaniu sylwetki, że nawet ze starego Golfa możecie zrobić sobie w nawet nie bardzo długim czasie Lamborghini, za którym wszyscy będą się oglądać na ulicy. Więc to jest taka rozkmina na dzisiaj.
tak naprawdę na kiblu ją też wcześniej wymyśliłem, ale wiecie, już nie chciałem nagrywać na kiblu. Dajcie znać w komentarzu na dole, do jakiego samochodu byście się wy porównali. Dajcie, możecie też napisać, do jakiego mnie byście porównali. Ja myślę, że siebie bym, no już powiem, może do Jaguara. Tak strzelam w Jaguara, porusza taki smukły, dosyć silny, ale niepozorny, ale elegancki, więc sylwetkowo tak bym się porównał i dajcie znać, co wy sądzicie o sobie. Widzimy się niedługo. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc. Na razie, yo. Hej, sztanga, pompa, buziaczki.